W takim przypadku pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy, jest wymiana kontrolera. To jest kontroler Box. Jeżeli możesz, kupujesz za 1000 zł element używany, instalujesz go do swojej maszyny, sytuacja na pewno zostanie rozwiązana. Zrób jeszcze jedną małą rzecz. Wyłącz maszynę, odepnij dysk, tak, jemu się nic nie stanie i uruchom maszynę. Bardzo możliwe, że twoja maszyna będzie się uruchamiała nadzwyczaj długo, ale może zniknie kod. To będzie znak, że padł ci dysk przy rozwiązaniu. Jeżeli numer z dyskiem nie pomoże, zanim zaczniesz się martwić, to maleństwo może ci pomóc. Sam kontroler, czyli ten element, niektórzy mówią na to formater, kosztuje nowy 4750 zł. Można kupić za niewiele więcej całą kserokopiarkę, żeby zdobyć kontroler Box. No ale ile kserokopiarek możesz zmieścić u siebie w firmie? Jedną, dwie, trzy, cztery, żeby wyjmować z nich kontrolery? To są duże urządzenia. Jest jeden sposób. Na płytce kontrolera wymienimy sobie te dwie kości. Gdzie to kupić? Wujek Google wam na pewno podpowie. Ja swoich raczej nie sprzedaję. Po wymianie promów zmieniło się kilka informacji sieciowych. Żółty 806, 182, trzymamy C. Maszyna wchodzi tryb serwisowy. Mało tego. Znowu wrócił nam skaner. EPROM został sklonowany z innej maszyny, więc nic jej się nie zgadza, ale maszyna zaczyna chodzić. Mamy jakiś wydruk. Mamy nawet jakiś wydruk. Maszyna dostała nowiusieńkie tonery. Oczywiście zamienniki. Były w niej tonery niewiadomego pochodzenia. Takie promy spokojnie można kupić na rynku jako nowe. To nie są drogie produkty, ich symbol to FM25V20. Oczywiście promy przyjdą do ciebie puste. Z kopiarki, która na pewno działa, demontuje się prom numer 1, przegrywa się go zawartość na czysty zakupiony EPROM. Następnie bierzesz drugi, robisz to samo i dwa przegrane promy instalujesz do uszkodzonej maszyny. W 40% przypadków to pomaga. Koszty, nie wiem, 100 zł za EPROMy. Jest to najtańsza forma naprawy kontrolera, bo przecież na samym kontrolerze nic się nie przepaliło, nic się nie zepsuło. To jest program software'owy.